Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgryweczkę w naszego Reigned King, The League of Legends Story. I skończyliśmy bodajże, gdy szliśmy za naszymi tutaj kolegami, którzy mają zdolności przetrwania czarnej mgły. Kochani, ja jestem dzisiaj dosyć mocno chory, tak więc... Oh fuck, widzicie co ja zrobiłem. Więc musicie mi wybaczyć za jakieś takie przywieszenia, ewentualnie taką chrypę. Niestety nic na to nie poradzę, a skończył mi się zapas po prostu, dlatego nagrywam to tak czy inaczej. Tak więc przepraszam was. Nie sądziłem, że łowcy nagród zapuszczą się aż tutaj. Coś ci się pomieszało. Potrafię rozpoznać zabójcę. Nie jestem łowcą nagród. Ale jeśli skrzywdziłeś tę dziewczynę, pożałujesz. Ta dziewczyna zabrała moich najlepszych ludzi. Była zła, słysząc, że mój szef zabrał jej słoneczny kamień na wyspy cienia. Jeśli chce, by zabrała ją czarna mgła, to już nie mój problem. Nie ma jednego z tych fikuśnych naszyjników, który by ją ochronił. Czekaj, ten kamień na twojej szyi? Skąd go masz? Wiesz to doskonale. Czyż nie, zwiastunko prawdy? Zabić ich. O, czyli będziemy niedługo walczyć z Malikiem. No dobra. Zakwiratka z szarej zatoki. Zwiększenie mocy ataku. Ukryci wrogowie. Wrogów będących w ukryciu nie można namierzyć. Wrogów będących w ukryciu nie można namierzyć pojedynczo. Wykusz ich z ukrycia, wykorzystując umiejętności, które obierają za cel wielu wrogów jednocześnie. Ukryci wrogowie często są niezwykle niebezpieczni. Możesz wykonywać działania defensywne, aby przygotować się na ich atak. Okej. W takim razie, skoro tak, to będziemy się bronić. A, bo nie możemy ich w ogóle namierzyć. Tak, ona nie jest w tej chwili już... Nie jest w tej chwili już ukryta, więc teoretycznie możemy ją napierdzielać. Dobra, ogłuszenie wpadło. Braum to standard. Tauntujemy ich, tylko on już ma 90 many. Tylko tak, patrzcie, teraz wykurzyliśmy ich z ukrycia, z tego co rozumiem. Czyli taunt również wykurza przeciwników. Dobra, super. To masło standard. Ja sobie mogę tutaj klikać. Skupimy się na jednej. Dobra, 14. Eloi ma już 3. To będzie 79 plus macki, dobra. Tylko ona i tak zaatakuje dopiero potem. Nic nie poczujesz. Masło zada za 75. To możemy szybkim w teorii. Chociaż nie. No i tak będziemy po maśle. Dobra, zrobimy to w ten sposób. I potem damy leczenie na Brauma. Ten Braum dostał moc ataku, serio. Ty się broń. Standardzik. Sełko atakuje. Koniec z tobą! I nokaucik. No jeszcze krytyk wpadł, ale przynajmniej ma tarczkę. Braum, broń się. Eloi cię trochę uleczy. To tak, tobą możemy umiejętność rzucić z tego co widziałem. Tak więc, nawołnica stali, tak? To było chyba to. Nie, to było to. Za darmową manę. Jak ją odsuniemy, to ona wpadnie wtedy na aleję. Czasem lód w sercu można roztopić gorącym uśmiechem. Nie, to było to. Dobra. Nie było tematu. I Eloi uleczymy Brauma. To było chyba to. Nie. To było to. To tak, kiedy ona
Wylecz tego Brauna. Dobra, i tak będziemy przed nią. Ruch, bo wraca. No jeszcze mam super umiejętność. Nawet Braun czasami wymaga pomocy. Dobra, Braun ma znów zwiększenie ataku. Nie wiem jakim cudem, ale ma. Obrona. Bo to by się już kurde taunt skończył, cholera. 54. No trochę ją ząb skłamsił. Ale i tak dobrze wyszło, bo w sumie mamy dosyć sporo leczenia. Kurde, 74. Serio? No dobra, 1 HP. I dalej go wyprzemy. Nawet nie musieliśmy. Masz nauczkę? Dobra, idziemy dalej. Czekamy Malika. Malik, gdzie jesteś? Którym tu się klikało? Tym się klikało. Dopiero się teraz pokupowałem, że wystarczy kliknąć raz shift, żeby włączyć sprint na zawsze. A ja go trzymałem i co chwilę sobie go wyłączałem. No. Ostrożnie, pułapkę z działem. Uruchamia je naciskowa płytka obok. To fascynujące. Drużyna może przebiec przez płytki naciskowe jak ta, aby uniknąć obrażeń. Pozostałe pułapki mogą działać inaczej. Uważaj na siebie. No dobra, jakoś dam radę. Tyk. Raz, dwa, trzy. Nie chciałem bramem chodzić. Chodźcie tu, przyjaciele! Zwiększenie krytyka. I standardowo musimy walnąć tego. Szkoda, że ultimatey nie przechodzą do innych rozgrywek. Dobra, Iroi, czy ty możesz walnąć automatycznie? No nie, nie wyjdzie to zbytnio. Tego nie ma sensu. Pokażę ci, jak to się robi. Kurde, Sharper jeszcze wpadł. 34, ty masz 32, Jezu, ale ty masz pecha. Standard niezłomność, robimy prowokację. Bronimy się. Mówiłem, robimy z tego Brauna full tanka. Teraz tak, dokończymy ciebie, kolego. Bo on będzie od razu w tej alei, więc tym bardziej go wypierdzielimy stąd. Tak to się robi. Tutaj poszedł atak. Ta Iloi już może teoretycznie albo uleczyć, albo zaatakować. To zaatakujemy. Tylko tak, kogo pierwszego? Ono i tak będzie tam atakować. Tu zaatakuje później. Ale za 94 punkty obrażeń. To w teorii możemy Yasuo już zaatakować. I skończyć to. Czyli tu potrzebujemy minimum 76 punktów. Tym się bronimy standardowo. Nawet mniej. Na przeładowanie, ale ty już, koleżko, ciebie to żegnamy. Zginąłem w boju. Zbyt łatwo. Jest ten taunt jeszcze? Czy go nie ma? Sharpner. A nie, jeszcze masz prowokację, dobra. No to czyli możemy się jeszcze defować bez problemu. Teraz użyjemy ultimate'a na masło. Plus 2. Dobra. Da się uleczyć, czy się nie da? W sumie kogo? To jest dobre pytanie. Bo raczej nie zabijemy jej. Chociaż może. Nie, no to się nie opłaca leczyć nawet. To jest bez sensu. Co to mamy? Jest szansa, że ja słowo dobiję teraz ultem.
50 punktów przodowania. Tak, zabiję. Nadszedł koniec. Masełko, dobijaj. Jezu, kochani, ale mnie łeb napierdziela. O, 510 krytyka, ja pierdzielę. Zasłużyliście sobie. Ale ty masz wielkie te kryty. To jest piękne. To, co zrobiłeś, było piękne. Z takiego overkilla powinny być jakieś dodatkowe punkty. I tak, zmieniam na Iloi, bo mi chodzi o macki. Masło w sumie nie wiem, co on ma. Może by się na masło skupić. Może to też nie byłby głupi pomysł. Smalik. Mógłbym się uleczyć. Cholera. Cholera. Jeśli to koniec, nie odejdę z pustymi rękoma. Nie bądź głupcem. Zrozum. Tylko ten naszyjnik powstrzymuje cienie. Zatem zacznijcie uciekać. No, co bawimy się? Słyszę głos we mgle. Nawołuję. To było szybkie. Wracaj do cieni. O, to będzie jakiś bosik. 1332. Nie dam ci taryfy ulgowej. O kurde. Dobra, kochani, no to mamy pierwszą taką walkę, która w sumie jest bardziej angażująca. Inaczej tego bym nie nazwał. Dobra, Braum zdąży go prawie czego przechwycić, ale mamy 100% HP. Jest ciekawe. I 100 many. Stompujemy automatycznie. Braum jest naszym obrońcą 100%. Dobra. Sobie odpuścił. Jakie ty masz tutaj perki? Niosący śmierć. Szybkość jest zwiększona o 10% i dodatkowe 20% za każdego wroga mającego mniej niż 40% zdrowia. Mroczny kosiarz. Obecnie otrzymuje 0% szybkości za bohaterów bliskich śmierci. Odporność na ogłuszenie. Niewrażliwość na ogłuszenia. Zadaje dużo obrażenia. Zadaje natychmiastowo rozległe obrażenia. No to w sumie tak cienko to widzę. No ale dobra. Biję dziada. Bijemy gada. A myślę, że jeszcze raz zwalniemy szybkim ciosem. Wołanie z grobu. Klątwa za 13. Nie róbcie sobie jaj. Wołanie z zagrobu. Zmniejsza otrzymywanie leczenia o 50% i zadaje 42 punkty obrażeń magicznych przy każdej aktywacji. Ja pierdzielę. Ale to jest lipa. Ale to jest lipa. To musimy masło wyleczyć jak najszybciej. Tylko tak, czy on będzie mnie atakował jakoś tak fizycznie? Nie wiem. Po tej rundzie się przekonamy. I 42. Najpierw bitka, później wyrzeka. Będziemy się leczyć w razie czego na szybko. Musimy go nawalać. Innej opcji nie widzę. Zastanawiam. Tylko 9. Nie no, trochę jest punktów obrażeń. 17. Dobra. Walcz ze mną! To już cię zabolało, co? Cwaniaczku. Oła. Dobra. Nie mogę go odepchać, bo bym go odepchał, to miałby zwiększony atak, więc to jest bez sensu. I nadal nie wiemy, co on zrobi. Broń się. Po tym ataku zobaczymy. Dobrze zrobiłem. Bardzo dobrze zrobiłem. No, szkoda, że zaatakowałeś. Prowokacja się skończyła. Dajemy jeszcze raz. Znów obrona. To się automatycznie broni. Br-
dobre masełko. Zrób to. Just do it. Thor Jägenton! Pokaż mu, zrób takie ukryte jak wtedy. Oj. Bez szału, no. 52. Może byśmy się uleczyli? I wylądujesz w sumie na ścieżce, dobra. Zróbmy tak. Cię bram bronisz non stop. Mamy wejdę na górę. Dobra, wygramy na easy. Teraz heal wleci od Illaoi. Będzie dobrze. No i miło. 101. I wyleczyło nas z tych. Chyba to już znikło. Nie zauważyłem. Zobaczę potem na montażu. Tylko czy ja tak, mogę już coś użyć innego? Nie, jeszcze nie mogę. ...24. Tu kolejne 70 padło. Tak, taunta znów już nie ma. Zaraz będzie super umiejętność w sobie, więc może byśmy takich zaczęli bić. 34 wstrząs. Ha. W sumie jak zaatakuję tym... Ej, ja raczej go dokończymy go. To kurde, ult nie wleciał, ale lipa. Ale Lipton. 105, nie, no to nie wyjdzie nam. Kurde, nie zauważyłem, że ja słowo, bo dopiero potem będzie. Dobra, super umiejętność się naduje. Znak śmierci. Masz jakieś leczenie? Ej, a może po prostu bym z tego się bawił, i to też nie jest głupie. To też nie jest głupie. Dobra, brama w razie go leczymy. Jest ukończony. Mi się wydaje, że powinniśmy stać sobie te staki właśnie na ulty. O, 300. No ale jest więcej. Uczyłam was w jedyny znany mi sposób. Pięściami. No i fajnie. Jakie tam łupy padły? Skrystalizowana mgła. Przeciwnie lśniące odłamki skrystalizowanej mgły. Składnik wykorzystywany do zaklinania. Przepraszam. Składnik wykorzystywany do zaklinania. Biała i skondensowanej many, okej. Okay. O, wpadły levele. Prawie w sumie 3 levele wpadły. Coś nowego? Punkt ulepszeń, uderzenie wichury poziomu drugiego i potężna wichura. A Illaoi, droga lekcja i próba ducha. Świątynia jest przed nami. Może kobieta, której szukasz, znalazła tam schronienie. Szlak! Dlaczego odeszła bez słowa? Nie zaniedbam swojego obowiązku. Już nigdy. Oj, nie przesadzaj. Razem jesteśmy silni. Udajmy się do świątyni Buru. Ej, dobra, przed tą świątynią tam była skrzynia, no właśnie. Ja chcę tą skrzynię. Karczemny rozrabiaka, mana, skóra, a bez szału. Nie było urw. Ale przynajmniej zabiliśmy Malika. To jest jakiś profit. Znaczy w sumie to Malika zabił kto inny, ale tak jakbyśmy my go zabili. Ostrze do rana. To już lepiej. Jakby ten upgrade wszedł jakiś, kurczę, ale było fajnie. Dobra, co idziemy tędy? I idziemy sobie tędy. Tu jest gdzieś przejście. Tego co widziałem.
Tyk. I odblokowaliśmy sobie szybkie przejście. Co nas tu nie było? To się poresetowało, naprawdę? A gdzie jest ten Malik? Świątynia. I wróć do tablicy, dobra. Idziemy najpierw do świątyni, czy tam? Dobra, ja szybkie cięcie robię i zobaczymy się przy tablicy. Dobra, powoli już dobiegamy do naszej tablicy ogłoszeń. Stwierdziłem, że już włączę. Coś się przycięło. Coś się mapa zerżnęła. Chyba tędy było. Jeszcze przed tym, jak tu dotarliśmy, w sumie miałem jedną walkę, ale taka podstawowa, więc stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał, bo to szkoda mojego i waszego czasu. A dzięki temu przy okazji mógłbym sobie to rozegrać na spokojnie. Dobra, zobaczmy, co jest na tej tablicy ogłoszeń. Malik, odbierz nagrodę. Przypinka protektora. O, naszego Brauma, coś mi się wydaje. Giffin heksachowy złodziej. Wypatrujcie niestabilnego jordla uzbrojonego w zmyślne pistolety heksachowe. Ta niebezpieczna istota napadła na mój warsztat i uciekła z niedokończoną eksperymentalną bronią. Te pistolety są wysoce niestabilne, mogą w każdej chwili wybuchnąć i zranić przypadkowe osoby. Szukam kogoś, kto da nauczkę temu pokurczowi. Ostatnio widziano go w norach. Należy zachować przy nim najwyższą ostrożność, ale niech poczuje, co to ból. No dobra. Korwin, grzebiący po domach. Ktoś ukradł mój dom, a właściwie to barkę. Potężny brutal, dźwigający w dłoniach działo, wyrzucił mnie z mojego pływającego domostwa na początku tego tygodnia. Nie widzi mi się samemu wylecieć w powietrze, ale hojnie nagrodzę każdego, kto eksmituje tego dzikiego lokatora. Wielkołt przebywa obecnie na mojej barce w dzielnicy portowej. Oprawca z Saun. Coś dziwnego dzieje się u Beachwater. Znikają różne przedmioty, a plotki mówią o drobnej postaci przemykającej pomiędzy cieniami. W jednej chwili ją widzisz, a za moment znika. Wszyscy w baronowym leżu o tym mówią. Ja z kolei wiem jedno. Chcę odzyskać moje rzeczy. Nagrodzę każdego, kto wymierzy temu złodziejowi sprawiedliwość. 25 poziom. 12 i 12. Ej, wiecie co? Co nie możemy to zrobić? Tego Korwina bym zabił. Ewidentnie. Czy on tu jest gdzieś tutaj? Czy on jest tu gdzieś w okolicy? Mapa regionu. Targ odpływu, urocza dama, przystań. A, chyba go tu nie ma. Dobra, to lecimy już do naszej świątyni Buru. Buru. Nie będę nam tego ciął. Nie chcę mi się zapamiętywać, gdzie dokładnie skończyliśmy. Łeb to mi pęka. Zatoki w sumie też. A te dwa odcinki muszą ulecieć na jutro. Oj, powiem wam, kochani, że naprawdę ciężko połączyć pracę, domowe obowiązki i nagrywanie dwóch filmów dziennie. Oj, bardzo ciężko. No ale obiecałem, to tak będzie. Staram się naprawdę dotrzymywać swoich zobowiązań. A walkę w sumie miałem tutaj niedaleko. Chyba za tymi drzwiami zaraz. I zauważyłem, że ten przeciwnik się w sumie respi, więc możliwe, że zaraz będziemy mieć kolejną walkę. Jeżeli będzie, to wam pokażę po prostu końcówkę. To jest bez sensu pokazywanie tych samych walk. Tak jak na przykład mieliśmy teraz walkę z tym nowym przeciwnikiem, to spoko, jasne. To było coś ciekawego. Ale nie zespił się na szczęście. To przyjdziemy tędy. Tu nas jeszcze nie było. Tu nas ewidentnie nie było. O ile lutu jest tam na dole? Od razu przeciwnik. Papaj, idę. Moim mieczem. Dobra. Ochrona. Świetnie. Standardowo. Tym 40. Ja słowo zaatakuję, nie zaatakuję. Mogę tak dotłuc. On teraz zaatakuje. W masło. Naszą maselniczkę.
Dobra, obronka leci. Jeszcze zatrucie wpadło, cholera. Do tego żałobnika. Myślę, że to już możemy atakować. Tylko tak, 84 czy 69? 15 punktów obrażeń. Takiej nie dotłuczemy w sumie. Stoi, masło dobije. Świetnie. Trucizna zablokowana. Braum, to się może bronić, bo i tak masz tamta. I ty za 77. Kurde, nie dobijemy jej. Trzeba użyć tego. Ale akurat przed nią zatkujemy. To jednak byśmy dobili. Coś mi się pokiśkało. No to jest uwalisz spela na overkill. Kurde, bomby nie zatonowałem, zapomniałem. Oj, zapomniałem, że ci przeciwnicy mają te bomby zasrane. Zapomniałem. A tam jeszcze żałownik. O Jezu i... Witajcie, kurde! Też Pnelo kraby pseudo. No to to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, to mi się wydaje. Oni tak wolą, o, więc... Dużo to mi nie da, ale okej. Okay. Wytłukło nas chapsy. To nie jest dobre. No właśnie, 16. O Jezu. Ale ja szybkości, dobra, niech będzie w ten sposób. Już będzie miał 12, tu 90. Dobra, ktoś dotłucze. Na przykład Braum. Wybacz, przyjacielu! Dobra, jednego mniej. Nic mi nie było. To krytyk, no ale dobra, to akurat krytyk spoko dla niego. To nie jest problem. Dobra, sporo walnęło jednak tarczkę, nie jest źle. Ty dasz radę go dobić. 100 punktów. Czy będzie Braum atakował, ale i tak dupa będzie z tego. Musisz się bardziej postarać. Aha. Dobra, ale słuchajcie, możemy to zrobić w ten sposób, że zadam mu 100 punktów. Czy Braum zada 35? Nie jestem tego taki pewien. A. Pokażę ci, jak to się robi. No dobra, spróbujmy. Liczę na niego. Masełko walnie tu. Na pewno dobije. Masełniczka go wytłukła. 209. Tak, czyli czym więcej mamy nastukane, tym większe DPS. Niczym zemsta. 35 akurat, kurde, super. Narąbiśnie. Przekrytyk. Ale to i nie z tego. Dopiero się rozkręcałam. Dobra, łupy nas aż tak nie obchodzą. Może uda nam się jeszcze dojść tam do tych drzwi? Gdzie to prowadzi? Tu jest skarb. To jest przejście po tej stronie, ale to będą walki pewnie.
No dobra, skusili mnie. Skusili iść tam, nie dziady. Branie łowcy nagród. O, wyspoczyj. Odblokowaliśmy sobie drzwi, więc mamy już przejście. Tu był sklep. Witam w sklepie. Pamiętaj, aby zakupić zapasy, zanim zaskoczy cię sezon rybacki. Boże. Ja nawet już czytać dzisiaj nie potrafię. Co to za miejsce? A znaku nie umie czytać? Oręż brodatej damy. Skupiamy się na rynsztunku dla tych, którym morze nie straszne. Morze nie straszne. Nigdy nie wiesz, co spotkasz w odmętach oceanu. Jak się trzymasz? Nie wiem, czy do końca rozumiem. Harrowing zniszczyło całą szarą zatokę. Harrowing? Coś takiego byłoby chyba trudno zapomnieć. U nas wszystko w porządku. Rozejrzyj się. Mamy roboty po uszy. Wszyscy odeszli. To miejsce jest martwe. Andrasz rozgląda się po sklepie. To nieprawda. Jego umysł zajmuje jakąś myśl. Po chwili mężczyzna kontynuuje. Nie rozśmieszaj mnie. Rozejrzyj się. Wszędzie tu aż bucha i pufa. Co ty tutaj masz? Ostrze do rana. Posążek niebieskiego płomienia. Wiecie co? Ja bym sobie w sumie zakupił coś, czego nie mamy. A kilka takich elementów jest. Nie mam jednego talizmanu. Tu coś jeszcze nam wpadło chyba. Dorant generuje 2 punkty many co turę. Wytrzymałość i dodatkowe obrażenia. Ale to nas nie interesuje w sumie. Trzymałość fizyczna, obrona. Ten poleciał to w ten sposób. Tu mamy kadłub braku i karczemny rozrabiaka. Fizyczna obrona, ale moc ataku 56. Nie, no znacznie lepiej. Przy trapieniu ma 20% szans na wywołanie u celu krwawienia. To też jest spoko. Plus. To w sumie też było lepsze. Masełko masz coś? Ostrze do rana. Zdrowie większe. Mana spada o 30. Moc ataku i wola. Znaczy moc ataku i wytrzymałość rośnie. Kradzież życia. Lifestealek. Korci. Do ranki ring jest w sumie spoko. Sobie wymienimy. Tutaj pierścień strażnika daje dodatkowe obrażenia 32. Tu 24-12. To też nie jest wurf. Tu dodatkowe obrażenia. Tu dodamy talizman. I tak. Ja bym sobie kupił coś dla naszej walczącej. O, spoko. To też pokazuje. Upust krwi. No to będzie w sumie bez żadnej zmiany. Dobra, wiecie co? Kupimy, mamy w sumie sporo kasy, więc zainwestujmy, a co mi tam. Moc ataku spada, wytrzymałość, fizyczna obrona i magiczna obrona. To jest też fajne. Tutaj się nic nie zmienia. Dobra, to kupmy też i to. Jak co to daje? No ale to są same 8. Ten sobie odpuścił na razie. Chyba, że są jakieś talizmany jeszcze, ale chyba nie ma. No nie, są. Ale to nie urw. Dobra, to starczy. Zekwipujmy sobie to jeszcze. Tak, ty miałaś posążek. Ty miałeś chyba obronkę. I tu już chyba dla SU nic nie kupowaliśmy. Duma na mono bym zmienił, kurczę, ale... Dobra.
Idziemy się jeszcze tędy, bo nie wiem, czy to jest blokowane. Blokowane już, dobra. Zawsze bądź gotów, oto motto rybaka. Okidoki. Tu byliśmy, możemy śmiało wracać. O, dobra, to będzie jeszcze jedna walka, taka większa. I widmowy hydrowy żółw. Jest, tfu, brał mi do HP już teraz. Standardzik tam tujemy. Dobra. Tak, walimy oczywiście podstawowym atakiem. Masz 55. A, bo też atakujemy szybkim ciosem. No jakieś klątwę ma, kurde. Proszę na ogłuszenie, aura lenistwa. Zadaje obrażenia wszystkim bohaterom i zmniejsza ich szybkość o 5% co turę. Aura zostaje usunięta, gdy postać zostanie trafiona atakiem z alei mocy lub alei szybkości. Czyli trzeba go włączyć atakiem. Moim mieczem. Czy ty możesz, Brown, to zrobić dla mnie? Kości. No dobra, spróbujmy. Znaczy to jest... No dobra, ale nie jest usunięta. To ja nie wiem. Nie wiem, co tu się od jej nie pawliło. I tak... nie wiem, uleczył kogoś. Na przykład Brauma. Leja mocy. Pokażę ci drogę! Tu też szybkie atak poleci. O, dobra. Braum ma sporo HP. O kurde. Ale to było chujowe naprawdę. Tu masz jeszcze taunt, więc broń. Masełko, czy już jest ult? Jest ult. Więc Masełko, proszę cię, zultuj go ładnie. Dalej masło. Ile? Co ty masz? Ej. Bardzo słabizna. Mega słabizna. Ja tutaj szykowałem się na 500, no. Może nawet więcej. Może ci się spodoba. 28? Ale dostajemy po dupie. Nie no, musimy go nawalać. 52. Ale ja... Ale tak nie zdążymy. No tyle to na pewno nie zobacz. Ale ja szybkość 97, 117. Do 40, dobra. Trudno, jeszcze raz zobacz. Ujarzmić wiatr. O kurde, ja słonam padł. Nie zapomnij. Ale Lipton. Ale Lipton, o kurde. Dopiero się rozkręcałam. Aż tam masło padło. Uhuhu. Robi się groźnie. Dobra. Trzeba na pewno uleczyć masło, ale to już w następnym odcinku, kochani. Pamiętajcie o subskrypcji. Jeżeli wam się podobał odcinek, to możecie go ocenić. No i co? Widzimy się już chyba w 12 odcinku Ragnet King. Trzymajcie się. Hej, hej.